taksonomii, kaj ludzie zawsze reagowali. Studentom uniwersytetu nie muszę wykładać, że łowce są ssakami, także idziemy dalej. Rząd parzystokopytny. To jest dość taka grupa zwierząt, która osiągnęła sukces, bo całkiem młodo, przed 5 milionami tej dalszej łowcy sobie przeszła przez tą strumę. Także tą nogą hamuje dalszą łowcę. Jak ją puści, to musi dzierżeć, chycić za wymię, bo za to wymię nie inny doi, ale i to łowce dzierży. No i teraz trzeba, łowce się tak, słowacy panowie, że buri. To znaczy całe to wymię się teraz ścisko i ruch musi aż tu stela z tych boków wychodzić. Także próbujemy dojść łowce. Tak, co by się takie rozruszali. A jak ta owca fez uciekła, tak ten łowczosz ją musi chycić zębami za wełnę. No to pan dzierży i doi i przećwiczy, a jej tu karzy głównie. Także teraz ten piszczek, a jedną dziurką właściwie, a modulacją, czy więcej, czy mieni fuką, tak spróbuję zagrać jak się melodię. Też to granie miało swój sens w tym, że łowce jak słyszały, że się gro, to wiedziały, że wszystko w porządku, że pasterz jest przy nich, że brakuje i nie musiały jako dźwigać łowce głowy i dziwać się, czy się dookoła co nie dzieje, czy jakieś niebezpieczeństwo nie grozi i mogły się spokojnie paść. Także temu też ci pasterze grali. Na takich piszczokach też już po tym z dziurkami, to już w znocie. No ale pasterskie instrumenty były i trąbity, to jakieś sygnalizacyjne. Jak się coś działo na sałaszu, to trzeba było dać znać do doliny, że się coś dzieje, że wilki albo zbójnicy napadli na ten sałasz. Z ludźmi. No ale pasterze też byli tacy posorkarze, tacy, którzy jej komunikowali między sobą albo z ludźmi, ale też z innym światem. A do tego służył właśnie taki instrument fujara. To jest słowiańsko fujara. Fajno, że jest dumny z niej, dostaje na 50. Ale podobny instrument był aj tu u nas w Beskidach. Próbuję go opisać. Właśnie był to taki fagot, też istotnej wielkości. Z tym, że zamiast tutaj kopatyka połączonego z tą ruchą, był z ogniętego patyka pustnik, stoł na trójnogu. Nie miał te dziurki, tu trzy, ale miał na szpagatku tu klapkę na tą spodnią dziurkę. Czyli fungowała ta fujara beskidzko jako ta końcowa. To była fiora, kiedy miał tak zwany sałaśnik pisternej, to znaczy człowiek, kiedy był szefem tej spółki sałaśniczej, a grał na niej obrzędowo, jak ta spółka się schodziła. To znaczy to był ważny instrument taki jeszcze z naleciałościami archaicznymi, obrzędowymi, magicznymi, że właśnie na tym instrumencie, a i tu u nas się grało. Ten instrument jest zapisany, myślę, że się nie dochował, ani repliki, że nie widział. Ale mam nadzieję, że go kiedyś się zrobi, że zagrumie na tej fujarze beskidzkiej. A na razie będę musiał zagrać na tej słowiackiej. Thank you.
Okay. Z świetnych felietonów czerwonych włosiek. No i co, już więcej nie będę mówiła, tylko jeszcze zaproszę Państwa już na kolejne spotkanie, które będzie już za dwa tygodnie. Wyjątkowo znowu, bo to teraz się wszystko tak pićką, będzie wyjątkowo znowu w czwartek, 16 września.